Siemanko, z tej strony Siwy Trener, a to kolejny odcinek z cyklu ABC Kickboxingu. Dziś pod lupę bierzemy low kick. Dziś moim pomocnikiem jest najbardziej utytułowany zawodnik klubu sportowego Shootboxer, Hubert Rutkowski. Prawy low kick. Wszystko zaczyna się z naszej pozycji i generalnie chodzi o to, żeby piszczelem uderzyć partnera w udo. Bam! Teraz tak, pierwsza rzecz. Stopa, lewa stopa. Lewa stopa. Żeby to kopnięcie miało jak najlepszą jakość, musimy ją skręcić palcami na zewnątrz. Gdybyśmy zostawili tą stopę na wprost, nasze biodra by się zblokowały i kopnięcie nie miałoby takiej jakości, więc stopa na zewnątrz, hop i kopiemy, hop. Teraz tak, w momencie kopnięcia stopa jest w ten sposób, mniej więcej 90 stopni do piszczela. Nie obciągamy tej stopy, żeby przypadkiem nie trafić stopą śródstopiem w, na przykład na blok albo w udo, bo możemy sobie zrobić krzywdę. Czyli stopa na zewnątrz, hop. Teraz, jeśli chodzi o prawą rękę, to jest wiele szkół. Ja całą swoją karierę kopałem w ten sposób, że ręka szła za nogę, żeby uwolnić biodro, żeby to kopnięcie miało dużo większą siłę. Ale jest to jedyne kopnięcie, w którym możemy nadzieć się na lewego sierpa. Przez całą moją karierę nikomu nie udało się mnie trafić tym sierpem, ale trzeba na to uważać, więc także dopuszczana jest wersja z ręką przy brodzie. Hop. Bani sierpa. Bum. Ale to kopnięcie nigdy nie będzie tak mocne, jak to z uwolnieniem biodra. Teraz jak przyjmujemy? Nie blokujemy, ale jak przyjmujemy low kick? Jeżeli partner kopie nam low kick, hop, wychodzimy naprzeciw, w kierunku tego kopnięcia, napinamy mięśnie, to boli, ale to boli dużo mniej niż gdybyśmy dostali na luźną nogę, więc hop, 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 hop. Pamiętajcie, im wyższą częścią piszczela traficie, tym przeciwnika bardziej boli. Tak właśnie bijemy low kick w shootboxerze. Jeżeli masz jakieś pytania, chciałbyś, żebym poruszył temat jakiejś innej techniki, pisz w komentarzach, subskrybuj, lajkuj i widzimy się w następnym odcinku.